Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek, i zapraszam Was na początek na podsumowanie komiksowej Warszawy. Warto wspomnieć, że w 2024 roku naprawdę była ogromna pompa. Była ogromna pompa, było bardzo dużo artystów, którzy zostali zaproszeni zarówno tych polskich, ale jak i tych zagranicznych, nawet za oceanu. Do tego, w przypadku mojej osoby, to były pierwsze tego typu targi, gdzie w Warszawie nie spędziłem, jak to było zawsze, dwa, lecz trzy dni. Tak, byłem od samego początku, od piątku do samego końca, do niedzieli. I powiem Wam szczerze, że. Mimo, że ja to kocham, mimo, że ja wiem, czego się spodziewać, że jest to zawsze w mniejszym lub większym stopniu jednak jakaś tam tyrka, to mi to sprawia ogromną przyjemność. I nawet jeżeli wracam do hotelu, czy później do domu zmęczony, bolą mnie nogi i wiem, że mam ogrom pracy, to ja i tak zawsze z tego powodu się bardzo cieszę. Zawsze też nagrywam dla Was na żywo, nie chcąc ciąć, aby to wychodziło naturalnie, tak jak Was do tego przyzwyczaiłem i tak jak Wy to lubicie. Dziś jednak troszeczkę się przygotowałem z tego względu, że musiałem odnotować pewne rzeczy. Pewne bardzo ważne rzeczy, bo naprawdę wydarzyło się tam dużo rzeczy. Pewne rzeczy, rzeczy. Sorry, ale przejdźmy właśnie do tematu. Przede wszystkim ważna informacja. Całość materiałów, które. Pojawiły się, a może inaczej, całość spotkań, wydarzeń, które pojawiły się w tym roku na komiksowej Warszawie, wspólnie z Jarkiem Eismondem nagraliśmy dla Was. Jest to kilkadziesiąt filmów, które będziecie mogli zobaczyć. Część u Jarka, część u mnie. Jarek Eismond. Przyjął e, wariant ten, że będzie nagrywał w namiocie, aby no, być blisko e, tych wszystkich, ta, tych wszystkich e, tych wystawców, tych e, ludzi. I, I w sumie, z jednej strony, to fajne, może warunki troszeczkę gorsze, ale być blisko obcować. Mi czasem tego brakowało, bo ja, niestety, ale musiałem biegać do Rotundy, bo tam odbywała się m, druga część spotkań i między nimi, między przerwami podczas nagrywania, biegać, robić, załatwiać, rozmawiać i... to było hardkorowe. Ale dałem radę, Jarek też dał radę, także... Tak, to właśnie między innymi dzięki Polskiemu Stowarzyszeniu Komiksowemu, do którego zresztą należę, oraz e, Miastu Stołecznemu Warszawa mogliśmy nagrywać dla Was te wszystkie materiały które zobaczycie, prawdopodobnie piątek, może sobota, już ruszą, już pojawią się na moim kanale. W międzyczasie, oczywiście, będę dla Was prezentował inne rzeczy, Troszeczkę jeszcze takie zaległe, bo ja sobie na razie to wszystko związane z tymi moimi występami, znaczy moimi występami, moimi nagraniami oraz tymi występami. Mówię tutaj oczywiście na stole, który jest tutaj obok. Jeżeli mówimy o materiały, które będę dla Was nagrywał, jak najbardziej będę je przygotowywał, więc troszeczkę jeszcze cierpliwości. Wszystko powoli się zacznie. Najpierw będą te takie. Prowadzenia później oczywiście będzie cały ten spacer, o którym tak zawsze lubicie hucznie mówić, oglądać, ale i coś jeszcze może. No i oczywiście wtedy zaczniemy te wszystkie materiały. Tak jak mówię, część u mnie, część u Jarka Ejsmonda. Z tego miejsca też przede wszystkim chciałem bardzo właśnie pozdrowić swoich widzów jeszcze zanim to wszystko opowiem, bo naprawdę pojawialiście się tam, podchodziliście do mnie, zaczepialiście mnie, chcieliście chwilę pogadać, zrobić zdjęcia. To jest bardzo miłe, że ktoś mnie zauważa i ktoś chce chwilę mi zabrać tego mojego czasu. Mimo, że go mam nie za wiele, zawsze zatrzymam się i go Wam poświęcę. Także dziękuję Wam bardzo za to. Dziękuję za te wszystkie miłe słowa, słowa otuchy, które się pojawiły i. Tego wsparcia całego, pomimo też i gdzieś tych elementów hejtu, które się pojawiły. Z tego miejsca też chciałem pozdrowić Artura Kminkiewicza oraz Oskara Zimolonga, którzy też prowadzili tam mm, rozmowy z tymi niektórymi artystami. Część z nich nagrałem, żółwik dla was, fajnie było naprawdę. I Dobrze to poprowadziliście, a Artur jeszcze dodatkowo odwalił kawał dobrej roboty, pomagając mi w zdobywaniu pewnych rzeczy, których ja nie byłem w stanie fizycznie do końca zawsze tak zrobić, bo po prostu nie miałem jak. Za dużo miałem innych rzeczy na głowie, które w międzyczasie robiłem. Dodatkowo też pozdrawiam bardzo serdecznie Rafała Szłapę. Z którym też troszeczkę porozmawiałem, który przekazał mi e, do materiału, bo to on będzie, już Wam zdradzam, teraz kolejnym e, takim moim, nazwijmy to, gościem na kanale, w sensie takim, że będę chciał przybliżyć Wam jego sylwetkę, tak jak to robię. Jest tam taka dostępna playlista. E, uzupełniam to, czego nie mogłeś mi dać i będziemy działać. I czekam na wysyłkę, na paczkę, jak to wszystko skompletuję, nagram. Zaprezentuję widzom, także mam nadzieję, że wszystko nam się uda. Z tego miejsca też oczywiście chcę pozdrowić wydawców, którzy tam byli obecni na miejscu, którzy też chwilkę mi poświęcili. Ogarnęliśmy tematy i było super, więc na pewno tych, co byli, wiem, że byli i mogłem kimkolwiek z ich przedstawicieli porozmawiać. Czyli mówimy o wydawnictwu Egmont, mówimy o Nonstop Comics, mówimy o Team of Comics, mówimy o kulturze gniewu, oczywiście Elementalu, mojemu pierwszemu e, takiemu bliskiemu sercu wydawcy. On wie dlaczego. Oczywiście Lost in Time, e, Kurz, On Grys, Scream Comics, Centrala Mandioka oraz Hanami, czyli nowy mój Partner, z którym będę działał i dla Was nagrywał. Także myślę, że na początek to wszystko już powiedziałem, co chciałem powiedzieć, a teraz przejdźmy do tego podsumowania po kolei. To, jak wyglądało z mojej perspektywy, nie mogę mówić za Jarka i Smonda i troszeczkę Wam opowiem. A później, oczywiście, wiem, czekacie na prezentację. Tych wszystkich komiksów. Będą, zaraz będą. Od, jak skończę, mówić to, co skończę. Materiał będzie długi. Myślę, że chyba to ponad godzinę na pewno wyjdzie, więc zróbcie sobie coś do picia, coś do jedzenia, bo naprawdę będziecie potrzebowali troszeczkę czasu. No więc, tak, przede wszystkim zaczęło się wszystko od spotkania z synem pana Stefana Weinfelda. Tutaj od razu mówię, że. Jeśli chodzi o materiały, będę starał się jeszcze pewną rzecz wykonać. Nie wiem na ile będzie to możliwe. Ogólnie jakoś będzie ok, myślę, że wszystko lepiej, gorzej, ale będzie naprawdę słychać w miarę komfortowo. Tam chodziła klimatyzacja. tam był bar z kawą. Hałasu może nie, ale przy dużych pomieszczeniach też jest większy rozgłos, i to niestety robi swoje. Jakieś tam ograniczenia zawsze będą ale myślę, że nie będziecie narzekać. Bądź co bądź, mówię, z panem, znaczy z panem Romanem, o ile dobrze pamiętam, synem właśnie z pana Weinfelda, który opowiedział troszeczkę o twórczości swojego ojca. Opowiedział, Zupełnie z innej perspektywy, gdzie mogliśmy do tej pory wiedzieć bądź wyczytać. Naprawdę, pewnych rzeczy myślę, że nie wiedzieliście. Ja nie chcę wam ich zdradzać, ale to bardzo sympatyczny, no już starszy człowiek oczywiście, ale zdradził na czym też pewien sekret. Sekret, a może ogłosił pewną informację. Napisał książkę o swoim tacie historię Stefana Weinfelda, który tak naprawdę nie był Stefanem Weinfeldem. Ale jeśli ktoś nie wie, nie chce zdradzać, lepiej, żeby posłuchał tej rozmowy, myślę, że będzie zadowolony. Kolejnym spotkaniem, jakie miało miejsce, było to spotkanie z Wojtkiem, Stefańcem i Danielem Odiją. Bardzo, bardzo i ogólnie akcja Kickstarterowa, która była naprawdę wielkim sukcesem. Można było zyskać wiele dodatkowych gadżetów. Ja sam dodatkowo do samego Bardo musiałem po prostu zdobyć artbook, który jest w ograniczonym nakładzie, więc jeśli chcecie go nabyć, to się spieszcie. Ja oczywiście taki mam, też będziecie mogli go sobie zobaczyć na filmie, ale przede wszystkim ciekawa rozmowa 8 lat. Tworzenia całej tej, ja to mówię, lodzi związanym z tym całym światem, jaki wykreowali, Miastem Przyszłości. Wizualna bomba, fabularnie, mindfuck, który po tych przerwach, jakie miały miejsce, powiedzmy średnio dwa lata na ton, tak by można było powiedzieć. Ja niestety, ale Wojtku Danielu. Dzięki za rozmowę, za miłe słowo Daniela. Tam, tam pamiętam, o czym, coś jakoś, jakaś była ta nasza rozmowa. Fajnie, super, dziękuję, ale przede wszystkim wybaczcie, ja muszę na razie ogarnąć to, co muszę i na spokojnie siąść i przeczytać wszystko od początku. Nie będzie to już może teraz, w niedługiej przyszłości mam nadzieję, ale będzie i wtedy dopiero nagram cały taki materiał, gdzie... Opowiem nie tyle, może historię, bo historia jest, jak sami opowiadaliście, mega skomplikowana, wielowątkowa, można się doszukiwać wielu rzeczy, jeśli chodzi nawet o tą fabułę, jak i o sam ten styl wizualny, o którym opowiadał Wojtek, że tam, no nie będę wam zdradzał, ale tam jest tego dużo. I zresztą, Wojtku, powiedziałeś mi, mam dobrą pamięć o jednym, elemencie, w jednym z obrazów, mówimy tam o pewnym dziecku, myślę, że pamiętasz i faktycznie miałeś rację, ja w ogóle tego nie zauważyłem teraz czytając ponownie, aż dochodząc do tego bardzo żeby sobie nie zepsuć tego całego efektu wow będę musiał być bardziej uważny, mam nadzieję, że mi się to uda, bo z tą koncentracją przy takiej ilości komiksów, jakich czytam czasami wybaczcie, ale jest po prostu trudniej, niemniej bardzo i tak ogólnie całą serię tutaj mówimy oczywiście o Stolpie, o e, ricie, o, o Rege i oczywiście o bardzo dobrze, zapamiętałem, bo e, chyba dobra kolejność, i w ciemno i tak możecie brać te komiksy, jeśli chodzi o tych artystów, bo po prostu są świetne. No, więc dalej, co było następne w repertuaru? Jerzy przede wszystkim i duet Skarżycki Leśniak. No, chyba Jerza Jerzego przedstawiać nie trzeba nikomu, ale no, jest nowa seria: trzy zeszyty za nami. Jeden się właśnie pojawił. Kultura gniewu odwaliła kawał dobrej roboty, i po prostu Jerzy było przebiło, przesympatycznie, śmiesznie. I dziękuję Wam za to. Na koniec tego dnia, w piątek, mogliśmy jeszcze porozmawiać z Teresą Redicze oraz Stefano Turcionim. Tak to chyba powinno się wymawiać, bo to każdy tłumacz inaczej, w zależności chyba od języka jest. No nie wiem, najwyżej mnie zlinczujecie, a na pewno pewna grupa ludzi. Ale niesamowici włoscy artyści, para, która daje nam takie wspaniałe historie jak Zakazany Port, czy nieba, ziemio, ziem, nieba, ziemia, kru, niebo, ziemia, kruki? T to jest od Mandioki i ostatnio też kolejna pozycja się pojawiła, więc e, zachęcam. Ja jedynie ubolewam na tym, że akurat w przypadku tych artystów trochę się zakręciłem i nie zdobyłem o nich e, e, podpisu do książki. No ale trudno. Kolejnego dnia też nie było wcale mniej tego wszystkiego. Ba, powiem więcej, było bardzo dużo. Na początek mieliśmy kalinkę i Duet Karnesak i Pico, który zresztą poprowadził właśnie e, Artur. Coś dla dzieci. Przyjemnie, wesoło. Dzieciaki zresztą pojawiły się, robiły sobie zdjęcia i, i, i było naprawdę fajnie. Tak na początek dnia, w sobotę. E, później był Mocny w gębie, a Bartek Sztybor jest bardzo mocny w gębie, a raczej bardzo mocny w pisaniu scenariuszy. Czyli w sumie. Na jedno wychodzi. W pewnym sensie, oczywiście. Bartku, pozdrawiam cię z tego miejsca. Przede wszystkim, kurczę, fajna rozmowa. Fajna, krótka, co prawda, bo nie było wiele czasu, ale fajna. Zrobiłeś mi ogromną radość, że przede wszystkim Ty lepiej pamiętałeś nasze pierwsze spotkanie, które e, miało miejsce i że w ogóle wspomniałeś o tym, iż śledzisz moją jakoś tam twórczość, zaglądasz czasami na lubię komiksy. To jest bardzo miłe. Ja. To nie to twórczość, twoje scenariusze przede wszystkim, no jesteś naszą, teraz jakby nie patrzeć, to co ci wspomniałem, gwiazdą, zdobyć, tak mówiąc najprościej, oscarowego, znaczy oscara, w, no bo tak powinniśmy powiedzieć o nagrodzie Jugo czy Hugo, różnie ludzie mówią, jako pierwszy Polak to nie jest byle co, to jest coś mega wielkiego i dzięki za ten wpis, Boże, świetna sprawa, w ogóle żarty jakie tam były ze wspólnie z Marcinem, jakie później wy rozmawiając, odgrywaliście. No, to, to było chyba jedno z lepszych wystąpień, więc pozdrawiam cię z tego miejsca. E, co dalej? Kolejną e, wyprawą, jaką odbyliśmy, była, no, może nie do końca związana dosłownie z naszymi. Mm, Komiksami kochanymi, ale pojawiła się nowa fantastyka, a raczej przedstawiciele nowej fantastyki. Mieliśmy oczywiście wręczenie nagród za najlepsze w danym roku. Tutaj komiksowo przede wszystkim Unka od Broma dostała jako najlepszy komiks polski, więc gratuluję ci z tego miejsca. Kolejne co było, to było spotkanie z przedstawicielami możemy tak to nazwać Centrum Komiksu i Narracji oraz MFKIG. No i tutaj też. Świetna rozmowa, świetnie to wszystko wyszło, świetnie nam opowiedzieliście, zdradziliście pewne sekrety. Tutaj też z tego miejsca pozdrawiam Piotrka, Adama, radka, Asie, Kasie. Super. Dziękuję Wam za te rozmowy, w pewnym sensie też wskazówki. Oczywiście pamiętam o tym, o czym rozmawialiśmy i jak tylko się obrobię, pożyjemy, zobaczymy. Ale super, naprawdę świetna sprawa i Kurczę, mam nadzieję, że wszystko wypali. I wydawać by się mogło, że to już koniec, a to tak naprawdę jesteśmy w połowie drogi, bo zaraz po tym był pałac wszystkich przyszłości i spotkanie z. Trio? Tak, dobrze mówię, dobrze mam zanotowane z trio. Mówimy tutaj o nazwiskach Piątkowski, Oleksiski, Skupniewicz. Nie miałem jeszcze okazji przeczytać waszego komiksu, ale oczywiście będzie to miało na pewno miejsce. I ten klimat, to co rozmawialiśmy, e, nawiązania oraz przede wszystkim ten paranormalne, nadprzyrodzone jakieś klimaty w wampirze. Mnie to naprawdę mega rajcuje i oby to wyszło fajnie. Więc też dziękuję Wam e, za miłe słowa. Przede wszystkim tutaj Tobiasz Piątkowski. Powiedział coś fajnego, co akurat dla mnie było miłe. Tyle mogę powiedzieć. No i co? Następne miało być spotkanie z Asią Karpowicz. Niestety nie mogła dojechać. Na razie do końca roku jest wszystko odwołane. Udziela się oczywiście społecznościowo. To na pewno wiemy. Pewnych, na pewne rzeczy nie mamy wpływu, ale trzymamy mocno kciuki i zdrowia życzymy, bo ono jest najważniejsze. Bez niego nie ma nic tak naprawdę. Czym bliżej końca, tym więcej się udziało, bo była Lim Stormquist, chyba tak powinienem powiedzieć, Lim Stormquist. To tam, tam był tłumacz, bardzo sympatyczny człowiek, który właśnie ten język szwedzki, bo taki jest tam urzędowy w Szwecji, prawda? Wymawiał to tak pięknie, tak jak to powinniśmy mówić. No i oczywiście tutaj Dominika prowadziła spotkanie. I co? No, komiks jako silny głos kobiecy tak nazywała się ta, to, to, to spotkanie. Omawialiśmy, tam, znaczy, omawialiśmy, mogliśmy posłuchać naprawdę żywą, aktywną rozmowę, było naprawdę dużo ludzi. Widać, że tego typu tematy są interesujące i kiedy są poruszane, przychodzi sporo też kobiet, przede wszystkim, które chcę posłuchać. Jak wyszło, możecie zobaczyć, jak się pojawi materiał. Na koniec, oczywiście, rozdanie orientmentów. Gratuluję zwycięzcom. Ja prywatnie w tym wypadku, no przepraszam Was, ale mówiłem to, że Ania, która napisała trzy siostry, wygrała jako debiutantka. Świetnie. Pierwszy komiks, na którym się popłakałem, więc. Wow. No i co? Drugi dzień był za nami. Przyszedł ten trzeci, ostatni. E, I co? Na początek mieliśmy Delisie, Emilka Sza i Lil, Lil i Put, czyli była Magdzia, Meago, Kania był Maciek Kur i był Piotrek Bednarczyk. E, Piotrku, dziękuję za rozmowę. Też miło mi usłyszeć było pewne rzeczy. Maciek jak zawsze w formie. E, Magda to jest w ogóle specjalistka w swojej dziedzinie w branży, więc tutaj porozmawialiśmy, wy opowiadaliście było naprawdę super i dzieciaki przyszły też w ogóle. Mimo, że wczesna pora, była jakaś grupa dzieciaków, która też się cieszyła, że mogła zobaczyć swoich fanów. Później nie kto inny jak sam pan Tomek Kołodziejczak. Panie Tomku, pozdrawiam. Też dziękuję za tą chwilę, którą pan znalazł i Pamiętam o tym, odezwę się. No, myślę, że będzie okej. Okay. Tutaj przeprowadził Pan rozmowę oczywiście z twórcami Nowych Przygód Kajko i Kokosza, w których się oprócz wspomnianego już Piotra Bernarczyka i Maćka Kura pojawił Pan, Pan, nie przeszliśmy na ty, więc Pan Sławomir Kiełbus. A może przeszliśmy? Już nie pamiętam, ale to było naprawdę fajne. Świetna informacja, o której już w internecie była mowa. Ale nowe wydanie takie ekskluzywne, ograniczone nakłady kajko i kokosza. Możecie zobaczyć na e, oczywiście stronie Egmontu, i to już chyba jest dostępne w preorderze. Oraz inne ciekawe rozmowy z, powinienem chyba powiedzieć, przedstawicielami, pracownikami Egmontu. Świetnie, po prostu świetnie. Dziękuję też za wyrozumiałość, jeśli chodzi o mnie, no ale wiemy jak jest. Yy, I co dalej? Dalej były Mroczne Miasta, niejako yy, dla mnie jedno z ważniejszych wydarzeń podczas tej obecności, bo jestem wielkim fanem Mrocznych Miast, pan Peters, mistrz w swoim fachu. Te scenariusze, to wszystko co tam się dzieje, po prostu wow. On sam poprowadził praktycznie całą tą rozmowę, za co przy prosił Jerzego w filmie. Tam mieliśmy trochę problemy techniczne, szczególnie w tym materiale, w wyniku pewnych nieprzewidzianych rzeczy, ale staraliśmy się to jakoś ratować. Posklejam to, myślę, że będziecie no, zadowoleni, że w takiej formie, ale naprawdę, posłuchać tak naprawdę od samego początku, w ogóle od lat młodzieńczych, jak Pan Peters opowiadał o tym wszystkim, aż do momentu, w którym jesteśmy, jeśli chodzi o mroczne miasta, wow, rewelacyjne wystąpienie. No, nie mogę powiedzieć tutaj nic innego. Co dalej? No, w końcu przyszła pora na Craig'a Thompsona, oczywiście Blankets i Rzeńszeń. Bardzo takie, bym powiedział, intymne, bardzo takie wyniosłe, szczere opowiedzenie o ważnych rzeczach. Które mają miejsce. Tutaj Craig, Pit, e, przepraszamy, Craig Thompson bardzo mocno się uzewnętrznił, i też była ogromna ilość ludzi, i powiem Wam szczerze, że super, ale nie chcę Wam zdradzać, nie chcę psuć zabawy. Smog Diplodok, czyli spotkanie z Wojtkiem Waszczykiem i Tomkiem Leśniakiem, 12 lat tyle trwało od momentu e, no, jakiegoś tam zaczęcia do tej praktycznie obecnej chwili. Gdzie Smog Diplodoc jest już yy, no, na finiszu? 109 krajów kupiło prawa do emitowania, wyemitowania tego filmu w kinach. Dwie, wers dwie wersje ta bardziej taka przystępna dla dzieci, ogólnie dla ludzi, oraz reżyserska druga bardziej dla takich jakichś fanów komiksów, geeków związanych z twórczością pana Baranowskiego. I tutaj myślę, że. No, nie chcę na razie wam nic mówić, ale. Ale niech to będzie tajemnicą. Co dalej? Dalej było już tak na finiszu: jeszcze spotkanie z autorami dwóch siódemek oraz no, w sumie źle to powiedziałem. Nie dwóch, znaczy dwóch siódemek, ale nie oraz, tylko dwie siódemki. tutaj mówimy o wydziale siódmym i statusie siódmym. Czyli ponownie Piątkowski wspólnie z Adlerem oraz Kątny i Turek opowiedzieli. Męska rozmowa, męskie pogadanki, e, męskie dyskusje. Wydział siódmy jest przeze mnie prywatnie bardzo lubiany i myślę, że przez Was też e, warto po niego sięgać. E, nowy zeszyt zresztą się pojawił, on gryz to wydaje. Czy to będzie spoilerem? Nie wiem, ale powiem Wam, sorry, jak nie chcecie, to nie słuchajcie, ale będzie spin-off serii. Wyda go ktoś inny i będzie dotyczył historii Heleny, która jest bardzo ciekawą bohaterką. Zresztą ja nie zapomnę, jak na zeszłorocznej MFC wspólnie z Markiem rozmawialiśmy i mówi patrz, zobacz, jaka fajna Helena, fanka naszego e, tytułu, naszej serii. No i faktycznie, jest zdjęcie, możecie je znaleźć. Nawet i u mnie na fanpage'u. Przeszukajcie, jak chcecie. Naprawdę, super to wyszło i no, mówię, seria ma się dobrze, seria się sprawdza rewelacyjnie, jak widzimy, więc tutaj nie ma co mówić, nie ma co dyskutować. Więc moi kochani, to chyba tyle z takich rzeczy. Jeżeli czegoś nie wspomniałem, jeżeli o czymś zapomniałem, kogoś nie pozdrowiłem, przepraszam, ale sami wiecie, jak jest. Tak czy inaczej, nie przedłużając, tyle z mojej strony, jeśli chodzi o te wrażenia, było rewelacyjnie, to było. Coś zupełnie innego. To weszło na wyższy level. Ja wszedłem na wyższy level względem wielu rzeczy rozpoznawalności i tego, co się tam wydarzyło. To tylko daje mi. Jeden wniosek jest dobrze. A kto hejtował, to będzie hejtował dalej, dalej więc pozdrawiam Was serdecznie. Bo jak to mówią, <laughs> nieważne co o tobie mówią ważne, żeby to robili. No W pewnym sensie, ale. Nie było takiego, co by dogodził wszystkim. Ja dogadzam tym, co chcą, tym, co tego potrzebują. Dziękuję Wam bardzo. I nie przedłużając już, bo tak, wiem, że czekacie. Jeżeli w ogóle dotrwaliście do tego momentu, nie przywinęliście, dajcie lajka like i dajcie komentarz, że tak zobaczyliśmy to całość, bo wiemy, że w tym momencie i w tym sekundzie to powiedziałaś. Jesteście super, spoko. Dziękuję Wam bardzo. A teraz udaję się na swój stół, gdzie Wam zaprezentuję te wszystkie... Góry komiksów, które możecie zobaczyć na miniaturce. Także zapraszam. Dobra, jesteśmy już na moim stole, gdzie nagrywam dla Was najczęściej swoje materiały i zobaczmy, co też przywiozłem. No, tak jak chyba wspominałem, jest to zdecydowanie największa dostawa do mojej dziupli komiksów jaka kiedykolwiek chyba miała miejsce, bo naprawdę jest tego bardzo bardzo dużo. No było i przed chwilą co dopiero pokazywane nagranie z tak jak wspomniałem na swoich mediach kultury gniewu, będzie też jeszcze paczka Egmontu, nie wiem, może dotrze jakoś na dniach, albo już dotarła, kiedy to nagrywam, a ją wy mogliście zobaczyć. Tego nie wiem, bo sami wiecie, jak jest dużo tych materiałów. Plus jeszcze warto wspomnieć o Nonstop Comics, o Lost in Time, które też wam tutaj pokażę, więc to jest absolutnie totalny, pozytywny Armagedon komiksowy. Tak wiem, rozgadałem się, więc tutaj oczywiście kolejność będzie przypadkowa. Dowolnie, jak mi się tam po prostu uda złapać te komiksy, i gdzieś będę sobie je tutaj na bok odkładał, więc nie przedłużając, po prostu już tak zacznijmy. Pokazuję wam, jakie komiksy przywiozłem z komiksowej Warszawy 2024. I zaczynamy. Pierwsze pod ręką, co mam, najnowsza pozycja Scream Comics, jeśli chodzi o mroczne miasta, wspomnienia z Wczesnej, nie, przepraszam, z wiecznej teraźniejszości. Do no ten sam format oczywiście i to same wydanie bardzo ładne zresztą. I tutaj widzimy: no, jest folika w niektórych są foliki, w niektórych nie ma. Je będę gdzieś tutaj na bok rzucał. I żeby ten materiał nie trwał, nie wiadomo jeszcze ile, bo i tak już będzie długi. Kilka dosłownie przykładowych plansz, i, i zobaczymy, co dalej. Tu, oczywiście, te rozkładówki ogromne z mrocznych miast, które wszyscy dobrze znają, one tworzą zawsze taki jeden wielki obraz. I tak to tutaj się widzi nam. Inne. Te pozycje z mrocznych miast oczywiście. Ja jedynie nie mam gorączki urbikandyjskiej, ale z tego co wiem, Scream planuje wydać tą jedyną mi nieznaną pozycję, nieprzeczytaną. A przykładowa plansza, no proszę, tak to wygląda. Czyli jak zawsze przeogromnie piękne, e, piękne widoki. Mówię, jeden, dwa, Gdzieś tam tak, razy przewrócę, żebyście mogli zobaczyć i, i będziecie sobie e, mogli oczywiście obejrzeć materiał z wszystkich tych tytułów, jak uda mi się w końcu je przeczytać, ale będę starał się to robić jak najszybciej. Kolejna pozycja dziewczyny z Pilaru, duetu Radicze Turconi. E, no, ciekaw jestem, bo bardzo polubiłem e, pozycję tych artystów. Tu oczywiście wydawnictwo Mandioka, co możemy e, zobaczyć. Spróbuję jakoś sobie to tutaj odfoliować. Jest, udało się. Też miękka oprawa, też skrzydełka, tylko już troszeczkę oczywiście one są mniejsze. Natomiast tak wygląda pozycja. Następnym tytułem również będzie Mandioka, ogromna pozycja. Tutaj mamy Donki Manczy. Piękne wydanie. Tu W ogóle ten obrazek, to mi się kojarzy z serią Shadow of the Colossus. Dobrze mówię, taka gra, czy seria, wręcz bym powiedział chyba? Nie wiem, nie grałem, nie wypowiem się, ale tak słyszałem. No i oczywiście, tu mówię, ogromny format, w tym wypadku jest to już twarda oprawa. Bardzo ładnie wydane. I zobaczmy, jak nam wygląda wewnątrz. Tu oczywiście warto wspomnieć, że jest to piękne rysowanie, widzimy, ale też i w czerni i bieli. Więc tutaj nie będzie kolorów. Ale no mówię, też taka w sumie ciełka, jeśli spojrzymy na to. Idziemy dalej. Kolejną pozycją świat bez końca. Też bardzo duży forma, tylko troszeczkę niższy a szerszy. I tu już mamy wydawnictwo Timov. Tak ono się nam prezentuje. Też twarda oprawa, też w kolorze. I, I coś takiego, coś takiego. W takiej formie jest przedstawiony ten komiks. Ciekawa tematyka. To na pewno. Ale nie będę wam jej na razie zdradzał. Za dużo jest do pokazania, żebym mógł się tutaj rozwodzić nad tym wszystkim. Mamy też nowość od wydawnictwa Elemental niesamowita historia medycyny. Powiem szczerze, ciekaw jestem tego, w jaki sposób podeszli tutaj artyści do tematu, jeżeli chodzi o tą pozycję. Lakierowana bardzo ładna okładka. I zobaczmy, jak wygląda to wewnątrz. O, proszę, w taki oto sposób. No, powiem Wam, że naprawdę. Hmm, fajnie. Powiem szczerze, naprawdę e, fajnie. No i przekonamy się, w jaki sposób zostało to nam tutaj przedstawione. Kontynuujemy, oczywiście. Niebo w głowie, niebo w głowie. Jest to też pozycja od mandioki. Historia autentyczna, z tego co pamiętam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ciekawy sposób rysowania. Nie wiem, czy będzie on moim ulubionym, ale na pewno jest to coś, co wygląda ciekawie bardzo ciekawie takie takiej oto właśnie formie i powiem szczerze, że mi się to nawet podoba. Co mam tutaj jeszcze, aby móc wam pokazać? Mam też trzy mangi od wydawnictwa Hanami, jak wiecie, z wydawnictwem Hanami od jakiegoś czasu jakiś czas temu ogłosiłem współpracę. Więc tutaj będę od czasu do czasu pokazywał ich pozycję. Wziąłem coś starszego, coś nowszego, aby wam pokazać po konsultacji i przede wszystkim kobieta udon jest to nowość, za którą odpowiada SM, autorka, której mogliśmy dostać taką też darmówkę dodatkowo. Miłość, która się nie zaczyna. I tytuł naprawdę fajny, jeśli chodzi o tą pozycję. Kobieta Udon. Udon to jest rodzaj makaronu, ale mówię, wygląda to przyzwoicie, miło się na to patrzy, ale mówię, tu przede wszystkim ta tematyka tego komiksu jest dla mnie ciekawa, i no tylko dla dorosłych to jest w ogóle taka nowinka. Dość nietypowa, bo no, nie wygląda to tak, prawda, na pierwszy ogień, a okazuje się, że jest zupełnie inaczej, więc przekonamy się, jak to wygląda. Mam też pozycję jednotomową, ratownik, która została mi polecona, i tutaj warto może wspomnieć o tym, że jest to. Mówiłem, jednotomowe. Historia mężczyzny, który ma uratować swoją córkę. Podobno wygląda bardzo ładnie. Kreska na pewno. Ona jest taka dojrzalsza. Nie stricte mangowa, jak mógłbym powiedzieć, ale naprawdę mi się spodobała. I coś, co od dawna chciałem poznać. Przynajmniej jeden tom przeczytać, zobaczyć, jak się prezentuje. Supli. Historia bardziej chyba dla kobiet, ale mnie na tyle zaciekawiła, że powiedziałem: Skoro mam okazję. To będę chciał, mówię, przynajmniej poznać po przeczytaniu jednego tomu i zobaczyć, jak to jest. Bo to jest wznowienie chyba z tego, co się orientuje. Tak mi się wydaje, że Hanami po prostu zrobiło wznowienie tego tytułu. Idziemy dalej. Co mam jeszcze? Mam na pewno jeszcze inną pozycję od, no, w pewnym sensie nowego wydawnictwa: Best Comics, Cienie Lasu. Cienie Lasu, Blade Widmo coś takiego właśnie. I tak to wygląda. Trochę mi się kojarzy z bromem, nie wiem czemu, jeśli chodzi o oprawę wizualną. Może to być mylne, ale no tak jak mówię. Kolejna pozycja. Wydawnictwo Kurt, Notatki spod poduszki. Tutaj też widzimy miękka oprawa też skrzydełka jak w tych wcześniejszych pozycjach, które wam pokazałem. I wygląda to w sposób następujący. Co mamy dalej? Dalej mamy pozycję od Timofa, Timof Comics, wielki a przepraszam, wilki śpijcie dobrze. Okładka jest fajna, powiem szczerze. Trochę taka, nie wiem dlaczego, mam wrażenie, szek szekspirowska. Miękka oprawa ze skrzydełeczkami. I bardzo mi się podoba ten styl rysowania. Tutaj od razu on mi się rzucił w oczy. Ciekaw jestem, jak będzie z historią. Ale mówię, styl naprawdę jest przedcudny, że tak się wyrażę. Mamy tu jeszcze prawdziwą cegiełkę. Nowe wydanie Blanketsa Craig Thompson, który był gościem zresztą na komiksowej Warszawie. Potężna, jeszcze bardziej niż to wydanie. Ja mam pierwsze wydanie, które. No, co tutaj dużo mówić. Jest takim trochę moim świętym gralem. Ono było w miękkiej oprawie z obwolutą. Tutaj mamy. Wersję rozszerzoną w twardej oprawie. Chciałem właśnie sobie dorzucić coś takiego do swojej kolekcji. Pięknie wydane, naprawdę pięknie wydane. Niestety nie mam przy sobie żeńszenia, ale nic tutaj nie stracicie, bo żeńszeń do mnie dojdzie. Myślę, że jeszcze może w tym tygodniu, najpóźniej w przyszłym i wtedy wam go pokażę. Bo, bo, bo no, gdzieś w wyniku. Pewnych akcji zakręcenia się zwyczajowo go nie, nie przywiozłem. Ale no mówię, potężna cegła, która posiada dodatkowo sporo treści, takiej, które. 40 stron dodatkowej treści, to Wam tylko pokażę, która została dodana, a nie ma jej w tych wcześniejszych wydaniach. Ale tu będę chciał zrobić porównanie. Raz, że Blanketsa bardzo lubię. Dwa ze względu na pewną anegdotkę związaną z tym komiksem i samym wydawnictwem. No i trzy, że Craig Thompson był gościem i zrobił mi oczywiście wrysik do komiksu, więc to na to czekajcie. Będzie, będzie materiał z tego. Co dalej? Prywaciarz. Prywaciarz Kuby Topora. Powiem szczerze, że jestem mocno zaintrygowany tym tytułem, bo Kubę możemy kojarzyć raczej w cudzysłowie z dziadostwa i tych jego czarno-białych S-ów floresów. Tu na Natomiast jest kolor i przyznam wam szczerze, że jego styl w kolorze naprawdę wygląda świetnie. Nie wiem, czemu mi to mega przypasowało. I ja uważam, że Kuba już powinien rosłać tylko w kolorze. Znacznie zyskuje na wartości jego komiks, jeżeli mówimy tutaj oczywiście o takiej formie. Bo Czernibiel to tak, wiecie, no, dziadostwo, aczkolwiek, śmieszne to jest, nie powiem. Natomiast, tak jak mówię, tu, no. To, co wspomniałem. Ćma. Ćma też, oczywiście, kolejny już zeszycik. Pierwszy kontakt. Tu trochę chyba będzie jazda taka lekka, ale do czego tutaj też chciałem nawiązać, mówiąc, że jazda. Jazda jest generalnie w tym komiksie z jednego prostego względu. Naprawdę fajny, super bohaterski nasz polski tytuł, który. Już wcześniejszych materiałach, kiedy go Wam prezentowałem, e, mówiłem, że mi mocno przypasował do gustu, więc tutaj absolutnie nie spodziewam się jakiejś, nie wiem, czegoś złego, po prostu będzie na pewno ok. Mamy też Wódca e, Druliera. Tu kiedyś, kiedyś chyba prezentowałem w jakimś może komiksowych polecajkach tą pozycję, ale zawsze chciałem gdzieś mieć tą limitkę. Tą limitkę z tego względu, że ona mi się bardzo podobała i w końcu pojawiła się taka okazja, skorzystałem z tego i mam. Mam limitkę. Tak się ona prezentuje. I styl naprawdę jest świetny. Ja tutaj bardzo lubię rysunki. Jeszcze Metal Harland pamiętam dodatkowo spotęgował ostatni raz, kiedy czytałem. I chyba to był szósty numer, tam właśnie było dużo rysunków e, Druliera i Drulieta, przepraszam, i tutaj mm, no mówię, nie, no muszę, muszę, muszę mieć ten tomik. Mam też dla was akta, najnowsze akta, co prawda to jest grudzień 2003, ale już teraz w czerwcu pojawił się kolejne. zostały mi też polecone, przekazane, abym się e, no zapoznał z tym tytułem jako ja, prawda? Maciek Pałka w ogóle widzę tutaj robił chyba rysunek. No to chyba jego jest podpis. No i zobaczymy jak akta, najnowsze te akta się prezentują. To jest taki totalny miszmasz, ale myślę, że też nie powinno być źle. Jedno akta kiedyś czytałem, a Teraz, kiedy pojawiła się okazja ponownie, no zwyczajowo z niej skorzystałem. No oczywiście mamy też Spółdzielnia i nie, nie jest to komik Spółdzielnia, jest to oczywiście Wydział 7 od e, wydawnictwa Ongrys oczywiście. Kolejny zeszyt e, świetnej serii, bardzo lubianej przeze mnie, zresztą e, autorzy, tak? Tutaj mówię o duetu Kątny-Turek. Byli obecni na w Warszawie i trochę poopowiadali Ciekawych rzeczy, choćby nawet to, nie wiem czy tu Wam zdradzę, trochę będę, może spoilował, może gdzieś to było w internecie, nie jestem w stanie wszystkiego śledzić, ale będzie spin-off. Będzie spin-off. Mam jeszcze inną pozycję, tutaj od też również wydawnictwa Ongris. Kiwu, przede wszystkim Van Am. To Van Am tutaj ma dla mnie znaczenie. Jest to starszy tytuł, ale też staram się nadrobić te pozycje wszystkie, za które właśnie Van Am między innymi odpowiada. Tak naprawdę z takich większych tytułów chyba jeszcze tylko zostało mi SOS dla szczęścia, które też pewnie za jakiś czas będę chciał zdobyć i Wam no, po przeczytaniu przedstawić. Więc wyczekujcie. Tutaj mamy no, rysunki, które tak się prezentują. Bardzo ładne rysun rysunki, zresztą jak widzimy, pięknie to jest wszystko narysowane. Także Simon y, y, dawał radę, tutaj widać od początku. No i dalej. Idziemy dalej, moi kochani. Y, wróci do nas ponownie tutaj Mandioka, bo to mam pod ręką. Wilk Morski. Y, kolejna swobodna adaptacja powieści Jacka Londona. Jack London, y, no, kojarzę tego artystę. A jak będzie z wilkiem morskim, którego no, nie ukrywam, nie czytałem, ale cóż, no, na pewno ładna jest okładka, to trzeba przyznać. Ślicznie wygląda, jest mega klimatyczna w ogóle. No i zaglądamy do środka. Też dwie plansze dla Was, jakieś tu mówię, nie chcę pokazywać, przyjdzie na to pora. Bądźcie cierpliwi i tak sami widzicie, ile ten materiał już trwa. a No, jeszcze zostało mi troszeczkę do pokazania. Coś, na co nie planowałem się decydować, ale kiedyś ktoś raz, dwa razy gdzieś napisał w jakimś komentarzu: dlaczego tego nie nagrywam, że bardzo fajny komiks. No to dobra. Przekonam się: Sztandar Czarnej Gwiazdy, czy faktycznie tak jest. Troszeczkę mówię starszy tytuł, ale, ale cóż, Mandioka ponownie. I otwieramy, zaglądamy, jak będzie z tym właśnie tytułem. Mandioka. Coś takiego, moi kochani. Być może gdzieś już ktoś nagrywał na YouTube ten komiks. Nie wiem, przyznam szczerze. Co tu jeszcze, bo jeszcze troszkę tego jest. Przede wszystkim, bardzo, no nie zapominajmy o bardzo też oczywiście goście od IA Stefaniec byli obecni. I od razu mówię co do Bardo: musicie naprawdę uzbroić się w cierpliwość. Chyba już to wspomniałem, jeśli nie, to mówię to teraz. Bardo powstawało 8 lat. I czytałem wcześniejsze trzy tomy, ale naprawdę, tak jak byłem na spotkaniu z chłopakami nie da się wydaje mi się że nie da się przeczytać bardzo i żeby to zrozumieć wszystko tak jak powinniśmy zrozumieć jakbyśmy chcieli bo no bo trochę już nawet sporo pozapominając wcześniejszych wątków bo jednak przerwa była spora ale jednak no, zdecydowałem się na taki ruch, że będę musiał przeczytać od nowa całą, całe to kwatrologi. nazwijmy to, jeśli chodzi o właśnie Stolpa, później mamy Rite, mamy Regę i teraz właśnie Bardo i no nie da się inaczej, po prostu nie da się inaczej, więc tego reklamować nie trzeba. To trzeba jeszcze raz tylko pokazać i tak też będę chciał, więc tu wybaczcie, ale... Bardzo, naprawdę poczekacie troszeczkę, zanim zobaczycie, ale to będzie w pełni takie zestawienie całości jako tej serii. I mam też artbook, oczywiście. Artbook Bardo, który sobie nabyłem. Tak nam się one prezentuje. Myślę, że to też. Hołd taki artorów, zwieńczenie tego wszystkiego. Tutaj jeden gdzieś raz otworzy tylko losowo nie wiem. Na przykład tutaj jest to zbiór różnych grafik, właśnie w czerni i bieli, które pokazują kunszt artystyczny Wojtka Stefańca. Pozdrawiam go z tego miejsca, bo naprawdę robi kawał dobrej roboty. Fajnie opowiadał w ogóle na spotkaniu, które już niedługo będziecie mogli obejrzeć u mnie na kanale, gdzie. No sami zobaczcie ile tu jest szczegółowości on to fajnie tłumaczył, że pusta kartka dla niego gdzieś w jakimś miejscu to jest po prostu no nie pamiętam jak on to nazwał, ja powiem, że takie zło, które nie może mieć miejsca ale artbook no, chciałem po prostu mieć i tak też się stało dalej, co mamy jeszcze dla was dalej, mam dla was jeszcze na pewno Winciego, złodziej twarzy tu już mamy wydawnictwo kurz tak nam się prezentuje oczywiście ten komiks. Zaglądamy do środka. Jest to taki typowy frankofon wizualnie. Tak to nazywam i naprawdę też ślicznie wygląda. Mam nadzieję, że historia będzie dawała radę po prostu. Mam nadzieję, że będzie dawała radę, bo naprawdę na to mocno liczę. Mamy jeszcze od Kurca coś, co było już w zeszłym roku wspominane, że będzie, czyli Gaston, pierwsza księga to jest, nie wiem, taki na szczytu sromek i atomek, może złe określenie ale jednak gdzieś tam Asterix Gaston i jeszcze wielu innych takich żartobliwych, może pan Filutek nie wiem, ale no Gaston wygląda śmiesznie, przyjemnie co wydaje mi się, że tutaj dzieciaki by się też mogli dobrze bawić, bo humor tutaj jak widzimy jest obecny dość mocno i zobaczymy jaki to jest humor ja miałem styczność gdzieś z tym tytułem, ale nigdy jakoś tak fizycznie nie mogłem sobie go poczytać. Teraz mam po prostu taką okazję, ale coś jeszcze innego mam od kurca, bo to jeszcze nie wszystko i na to liczę najbardziej. Dajak to jest coś, co ja lubię, czyli gatunek SF i tutaj szczególnie artysta, czyli Adamow, w ogóle mój ten egzemplarz gdzieś tu ma jakiś taki. No mówię, ja to przewoziłem, sami widzieliście i no, no, mogły gdzieś jakieś minimalne uchybienia, nazwijmy to, powstać. Ale, no mówię, Adamów przede wszystkim, twórca między innymi Wyspy Wody z Morteluny, świetnej serii. I tutaj właśnie też liczę, że będzie tak samo. Zresztą, widać, super to wygląda. Więc da, jak z tej serii, o ta, ta seria, ona się nazywa jakoś Widok na Nieznane, o właśnie. Tutaj zresztą komiksy są patronem medialnym, Mikołaj. Dobra, odkładamy, tu już coraz większa ta kubka jest, ale co jeszcze ważne, dorwałem w końcu dwie zaległe pozycje, czyli od razu już wam tutaj powiem Wasko, Księga szósta i siódma, bo tych mi brakowało. I teraz już mogę je w końcu mieć i być na bieżąco. Nie pamiętam, czy to ma być 8 czy 10 tomów, jeżeli mówimy o Wasko. Ja cały czas jestem na pierwszym, ale klimaty rzymskie, włoskie bardziej może w ten sposób powinienem powiedzieć, więc tutaj też chciałem uzupełnić i liczę, że kiedyś po prostu przeczytam. I oczywiście księga siódma, ostatnia, najnowsza. Tutaj już ostatnie dwie, e, ostatnie sztuki, e, które na stoisku były u wydawnictwa Kurt sobie zabrałem i tak one nam też wyglądają tutaj. Czyli właśnie po, po Waskowemu, mówiąc najprościej. Co jeszcze? Co jeszcze? Mamy jeszcze oczywiście e, Old Tiger, Old Tiger od wydawnictwa Scream. E, Twarda oprawa, tutaj jest obwoluta w tym wypadku. I, i, i Old Tiger i Lang, Young Leon, fajnie to w ogóle wygląda, prawda? Możemy zobaczyć. Tylko ja nie, nie wiem ostatecznie, czy to jest tak, bo z jednej z drugiej strony to się uczyta, ale do, zaraz się zresztą przekonamy, co. Tutaj sobie otworzymy, zobaczymy. I tak to wygląda, i zobaczymy zaraz z drugiej strony, czy. Dobrze myślę. Jeszcze zobaczmy, jak tutaj wygląda. A no, tu jest to samo. I tak. To jest, co widzicie, no, czyli jest to do góry nogami. Taki podobny zabieg był e, ostatnim czasy w, w gniewie od Mandioki. Też coś podobnego było na swój sposób. No ale no mówię, e, mamy. E, mamy to i. Podkładamy na bok. No i oczywiście mamy, moi kochani, tutaj to już jest wow, kolejny Angel Wings, jedna, z dwóch, jedna z, dwóch, z dwóch wariantów okładek. Ta jest zdecydowanie lepsza dla mnie, jest przepiękna. Ten start myśliwca z tego statku, prawda? To już mamy siódmy i ósmy. Tom, czy ten cykl, nie wiem jak to nazwać zeszyt generalnie, ale najgorsze to jest chyba w tym wszystkim to że to będzie ostatni chyba, nie wiem, może się mylę ale tak mi się wydaje, tu widzimy pierwsze Burma, Pacyfik i teraz Korea kurczę no oby nie był to ostatni, bo wiadomo zarówno scenariuszowo w sumie, jak i przede wszystkim wizualnie to jest mój taki top top komiksów w ogóle i tutaj możemy zobaczyć sobie pod obwolutą. Pod obwolutą, oczywiście, okładka nam prezentuje to, co zawsze i oczywiście piękne, piękne, niezmienne rysunki. No, rewelacja, jak zawsze, rewelacja. Mam też artbook pinapów. Chyba widzieliście go? Mam nadzieję, że widzieliście. Jeśli nie, to oczywiście możecie znaleźć na moim kanale. Wyszukajcie sobie. Bo warto pooglądać. Tam go chyba nawet nie wiem, czy nie prezentuje całego. Tak mi się wydaje. One są już niedostępne, więc zawsze dla Was jakiś plusik. Mamy też oczywiście sen nietoperza. Co mogę powiedzieć o senie nietoperza? W sumie to nie wiem, ale. Porównanie tutaj do Batmana myślę, że jest jak najbardziej na miejscu. Josh Simmons już w kosmatej pułapce pokazał nam, jakim jest artystą. Zresztą miałem osobiście okazję go poznać na festiwalu. Mega pozytywny człowiek, ale robi szalone komiksy. Zresztą zobaczcie. Ja, ja, ja tutaj nic nie będę mówił, prawda? No właśnie. Nie wiem jak sprawami do tego, że no, nikt się nie czepi chyba do gacka, nie wiem tak powinienem e, mówić. Tylko dla dorosłych serio. Tak, zdecydowanie tylko dla dorosłych. E... To... Nie wiem, jak się na razie wypowiedzieć na temat tego komiksu, ale. Nie wiem, czy nie będzie też pierwszym, którego będę chciał przeczytać, albo jednego z pierwszych. Także właśnie. Ale. Jeszcze, jeszcze troszeczkę tego mam. Jeszcze troszeczkę tego mam, więc dalej wam pokazuję najnowsze Mroczne Miasta powrót kapitana Nemo i tutaj mamy pierwszy raz w twardej oprawie. Pierwszy raz w twardej oprawie. Jak chyba wiecie przynajmniej część z was, ja bardzo lubię kapitana Nemo jako bohatera, bo choćby nawet zachwalałem Nautilusa od wydawnictwa, od wydawnictwa Lost in Time i Kapitan Nemo wygląda w taki oto sposób. Dobra, idziemy dalej i mam dla was, co tutaj jeszcze mam dla was? Mam dla was jeszcze, y, tu, tu 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 jest, mam. Mam dla was Leonardo da Vinci. To jest dwójka akurat, Leonardo 2 Vinci. Tak nam się ono prezentuje. Też jest to oczywiście wydawnictwo Scream. Okładka no ciekawa, nie powiem. Oczywiście to są te duże formaty, które, formaty, które znamy od wydawnictwa Scream Comics. I tak nam się ono prezentuje, bardzo artystyczny też komiks. To warto zauważyć. Ale więcej oczywiście pokażę Wam w późniejszym czasie. Mamy też tutaj. Pierwszy raz u mnie zobaczycie Jeremiacha. Ezra ma się dobrze. Jest to kolejny zeszyt, już nie wiem który, 28. U mnie Jeremiacha nie było nigdy, ale zwyczajowo, kiedy pojawiła się możliwość, żeby go zobaczyć. Ok, mówię, dajmy szansę po raz pierwszy tej postapokaliptycznej chyba powinienem trochę powiedzieć, a na pewno z gatunku SF serii. Mm, I szkoda, że one są w miękkich oprawach z jednej strony, a z drugiej no, tego jest dużo, prawda? Jak sami wiecie. To było oczywiście wydawnictwo Elemental, bo i tu mamy też wydawnictwo Elemental. E, niesamowita historia seksu od Afryki po Azję. Wow. No, powiem wam szczerze, że no, sami wiecie. Uwaga, teraz będzie tylko 18, jakaś kama sutra w ogóle. Jestem mocno ciekawy tego tytułu, powiem Wam szczerze, w jakiej formie zostało to przedstawiane. Mamy też oczywiście kolejne. Tutaj tym razem znowu wracamy do Screama pozycja. Eskadra narwańców, wydanie zbiorcze. Jedna z dwóch okładek, z dwóch wariantów. Tytuł jest bardzo fajny. Ciekawe, jak będzie w przypadku zawartości, ale też coś w stylu Angel Wings. Tutaj mam na myśli ich w sensie tak, wojny myśliwców, jakieś tam konfrontacje. Tutaj oczywiście warto dodać, że twarda oprawa, ale z obwolutą. Tak jak to w przypadku Angel Wings. No i ciekaw jestem historii, jak. To będzie się prezentować. Wygląda też naprawdę ciekawie, obiecująco. Eskadra narwańców. Mamy tutaj też jeszcze moi kochani inną pozycję wojenną. The Regiment, prawdziwa historia SAS-u, czyli brytyjska grupa specjalna, coś na zasadzie tak naszego gromu, czy niemieckiego GSG-9, albo. Amerykańskiego nie wiem, Alpha Team, Bravo Team, czy, czy tak to powinienem powiedzieć? Navy Sales, coś chyba na tej zasadzie. Także SAS należy do tych brytyjskich służb specjalnych. No i to jest ich właśnie historia. I mnie to bardzo zaciekawiło, więc będę chciał ją poznać. Tak nam się będzie prezentował ten tytuł. Oczywiście Scream, no to i duże, duże formaty, i twarda oprawa, i bardzo ładne wydanie, co jest widoczne. Kolejnym tytułem od Scream, to już taka cieniutka pozycja, ale nie znaczy, że gorsza. Jesse James. No, no mówię, naprawdę cieniutka. Możecie zobaczyć, troszkę nie złapałem ostrości, ale. Możecie zobaczyć właśnie tego nam oto... Czy powinienem powiedzieć bohatera? Nie wiem, nie znam tej postaci, przyznam się szczerze. Ale komiksy westernowe wiecie, że e, lubię, więc... Myślałem, że to jest, jest porwane coś, a to jest tak zrobione, wow. Fajny styl, powiem szczerze. Nie spodziewałem się takiego. Liczyłem, że to będzie wyglądało trochę inaczej. Oczywiście, nie żeby mi to przeszkadzało. Mam też coś, co będę musiał trochę w trakcie nadrabiać. Tu w ogóle jest, okładecz... jest tu cena w ogóle na folii, ale mówimy tutaj oczywiście o synowie El Topo. Co prawda, trzeci tom, ale mimo wszystko w pierwsze widziałem, nie czytałem. Tyle, to, o ile miałem styczność, gdzieś tam jakieś szczątkowo. Udało mi się udorwać i no zobaczymy, bądź co bądź, jak się prezentują synowie El Topo. Jodorowski tutaj, tak? Wygląda to przyjemnie. Wizualnie. Jeszcze mam dla was... Tutaj dwie pozycje Screama. Pierwszą z nich jest Serpieri. Czerwono skórzy i blade twarze. So, no, u mnie Serpieri to przede wszystkim Druna. Postapokaliptyczny, SF-owy klimat z ogromną ilością erotyzmu i wręcz bym powiedział porno. Ale tutaj też patrząc na rysunki Serpieriego w przypadku takich wydań, no, na pewno wyglądają bardzo pięknie. Zbliżamy się powoli do końca, ale jednak jeszcze to nie jest koniec. Jeśli chodzi o skrim, to jeszcze ma demoziel, Nie wiem. Przepraszam, nie przygotowałem się w tym wypadku, żeby jakoś to pięknie wam wymówić, ale artysta, który odpowiada za rodzinę, za historię tak sambre i ogólnie rodziny. Przepraszam was. Także to jest okładka regularna, jest jeszcze limitowana, ale mi osobiście ta bardziej przypadła do gustu. No i wygląda to naprawdę pięknie, jeśli chodzi o rysunki. No, spójrzcie w ogóle, szczegółowość, cud miód, naprawdę. Zbliżamy się powoli do końca. Tutaj jeszcze mam dla Was kilka rzeczy, ale to już Wam pokazuję. Jest też najnowszy dread Acta 19. i one tutaj zobaczcie, mają dodatkowo jakąś pozycję w sobie. To jest w ogóle ciekawe. Tutaj oczywiście wydawnictwo Ongris. Kolejny tom akt. Jestem na bieżąco z, ze zbieraniem tego wszystkiego, więc tutaj się cieszę. Lubię tego bohatera. Tak nam się prezentują te akta. I ten dodatek, właśnie, co to jest, sędzia DRET, a to jest bezpłatny egzemplarz czyściec. Proszę bardzo, o, fajnie, przyznam szczerze, fajnie, bardzo ładnie to wygląda i ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Ja generalnie będę chciał przeczytać i nagrać dla Was, więc tutaj chyba nie jest to dla Was zaskoczeniem. No, oczywiście mamy też pozycję od Lost in Time. Przyszły do mnie w międzyczasie kiedy mnie nie było. Moja małżonka mi odebrała. E, I to jest najnowszy tytuł trzeci tom Dzikiego Zachodu. E, także też można no, uznać, że on został przywieziony w pewnym sensie. Pewnie gdyby ta paczka tak nie przyszła, to bym ją sobie e, po prostu wziął z targów, przywiózł. I no piękne, wiadomo też piękne e, krajobrazy tutaj, ten dziki zachód też ładnie się e, prezentuje e, wizualnie. Mamy też oczywiście Niemiec królestwa, piękne rysunki tutaj w ogóle. Ślicznie to wygląda. Nie wiem czy to nie jest komiks taki trochę dziecięcy, patrząc po tej op oprawie wizualnej, ale nie ukrywam, że m, dla mnie wygląda on przecudownie. Mega klimatyczne, mega klimatyczne jak możemy e, zobaczyć. Jeśli chodzi o Lost in Time, to jeszcze jedna pozycja, a dokładnie dwie. Pierwsza z nich to jest miasto, po prostu tytuł miasto z tego co widzę. Pierwsza z okładka to jest ta, ta regularna, ale są też, e, jest, znaczy jest też wariant alternatywny, tutaj warto o tym wspomnieć. Mi się ten szczerze powiedziawszy podał. I tutaj to nawiązanie, ten rysunek, nie wiem czemu, ale mi się to kojarzy patrząc na tą postać trochę z replay z Aliena. Nie wiem czemu. Jeszcze ta fryzura. Zobaczmy, jak wygląda nasze miasto. To jest czarno-białe. Wow. Przyznam szczerze, że, że, że to jest kolor, ale wygląda też megaklimatycznie. Więc miasto mamy odhaczone. No i ostatni tytuł. Excalibur kroniki. Czy to będzie Król Artur i rycerze Okrągłego Stołu? Nie wiem, wiem, że na pewno Jean-Luc Stein odpowiada między innymi za ten tytuł, a to jest osoba, w mojej ocenie, no na swój sposób na pewno gwarant pewnej jakości i pewnego poziomu e, prezentacji, tak, historii w taki czy inny sposób, jakby to nie było zrozumiane. Zobaczmy, e, jak się. Nam prezentuje ten tytuł. No pięknie, na pewno pięknie. Wow. Wow. I to jest potężna cegiełka, jak możemy zobaczyć. Już prawie koniec, prawie, ale jeszcze jednak nie. Bo mam jeszcze dla Was taką oto ciekawostkę: Spawn Batman. Kupiłem sobie w sklepie Atom Comics, i czemu o tym mówię? Okazuje się, że przy zakupie tego tytułu wspomnieli sprzedawcy, że to gdzieś leżało w magazynie i to jest oryginalne pierwsze nasze wydanie sprzed nie wiem ilu lat w idealnym stanie, i po prostu mieli tego kilka, dosłownie kilka sztuk, przywieźli na targi. I no ja skorzystałem i kupiłem ten papier. Jeszcze, to jest, jest, jest czuję, że to jest takie, taki starość naprawdę, ale wow. Eee, no wygląda fenomenalnie. Jakość po prostu jest, e, no nie da się tego opisać. I stwierdziłem, że no muszę to mieć, muszę mieć to, bo, no bo nie może być inaczej. Więc taka ciekawostka dla Was. Oprócz tej ciekawostki, mam coś jeszcze. Rafał Szłapa. Na pewno kojarzycie tego artystę. Proszę. Mam tutaj e, jego twórczość w pigułce. E, Niekompletną. Zaraz od, do tego nawiążę. Na pewno warto wspomnieć o najnowszej pozycji. Drużyna Ktulu w Szczękach Szaleństwa. Jestem fanem, jak wiecie, Lovecrafta, więc tutaj e, nawiązania do Ktulu dla mnie to będzie wow. Świetna sprawa. Mam też pierwszy zeszyt Amazing Girl, coś trochę takiego super bohaterskiego. Też fajnie, że będę mógł sobie poznać tą historię. No i przede wszystkim Blair. Tutaj w wypadku Blaira posiadam tylko albo tylko ja. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć tych zeszytów. Tak się prezentuje styl i on jest bardzo fajny, więc pozostałe po prostu będę sobie chciał nabyć i w całości, jak już to będę miał, sięgnąć po nią, przeczytać i przede wszystkim nagrać dla Was materiał kolejny materiał z prezentacji. Co mi tu jeszcze zostało? Na koniec mi została jeszcze ważna ciekawostka. Na miejscu byli też oczywiście przedstawiciele łódzkiej imprezy. Ogólnie mówimy tutaj oczywiście o Centrum Narracji Interaktywnej oraz Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier, prawda? Taka oto broszurka była przede wszystkim odnośnie MFK między innymi pięknie z takim proszę hologramem naprawdę świetnie troszeczkę mi się to pogięło, ale myślę że jakoś to uratuje oczywiście była też może być to nawet jako zakładka taka ulotka i dostałem taki no, magnesik piękny z serduszkiem bardzo fajnie wygląda oraz Przede wszystkim wokół narracji interaktywnej, antologia tekstów, która, no nie ukrywam, będę chciał ją przeczytać i poznać lepiej. Na spotkaniu oczywiście byli obecni: był obecny Piotrek, Tomasz, Asia, Kasia, Radek. Oni wszyscy gdzieś tam wspaniałą robotę wykonali, jeśli chodzi o Całość tej, te, tego, tej rozmowy z nimi, tej organizacji, ale o tym będę może za jakiś czas chciał Wam powiedzieć troszeczkę więcej pod wieloma względami. No i dostałem taki katalog. Wystawowy Grzegorz Rosiński w ilustracjach. Mówię też o tym, bo była dostępna taka możliwość, aby udać się właśnie do Centrum Narracji Interaktywnej i tam zobaczyć tą wystawę. Teraz ona będzie dostępna w Warszawie i ten temat też poruszę, bo być może udałoby mi się pojechać tam i nagrać coś dla Was. Chciałbym przynajmniej i no. Wygląda to niesamowicie. Ten katalog na pewno będę chciał sobie przejrzeć i oczywiście wam pokazać, jak to wygląda. Ale to jest nie lada gratka dla fanów Grzegorza Rosińskiego, do których na pewno się zaliczam. Zresztą na moim kanale możecie zobaczyć wywiad z mistrzem, który udało mi się przeprowadzić chyba 2-3 lata temu, kiedy był w Łodzi. To jest dla mnie chyba największe takie nie wiem jak to nazwać, ale wydarzenie w moim życiu, móc siąść koło go mistrza, podać mu dłoń, porozmawiać z nim, pożartować też trochę poza tym, co nie widzieliście na nagraniu, porozmawiać, dostać o niego wrys w najlepszym, uważam, tytule, w najlepszej jego krasie, jakie zostało wydane, szninkielu oczywiście, jeśli chodzi o szninkla, mam też wydanie czarno-białe, mam kolorowe i... Cóż mogę więcej powiedzieć, to chyba tyle z takich ciekawostek. Mogę tu jeszcze wam na koniec pokazać, jeżeli jeszcze dotrwaliście do tego momentu wrysy, jakie otrzymałem do. Komiksów, które mi się udało zdobyć. Kosmata Pułapka przede wszystkim, mogliście widzieć na moim kanale Josha Simonsa i no Josh i coś takiego. Nie mogło tutaj być inaczej. On rysował naprawdę szalone rysunki. Mam też oczywiście był pan Mitsuri, bardzo sympatyczny człowiek ze Skandynawii. To mam historię. To się, to się jak to... Się, wybaczcie ten tytuł, już naprawdę tyle mówię, że, że nie wiem. Księga pana nadziei, o właśnie! I taki rysuneczek mi oto tutaj narysował w księdze pana nadziei. Bardzo trudno dostępnego zresztą tytułu na naszym polskim rynku. Mam też oczywiście w moim oryginalnym blanketcie, tym, o którym wam wspominałem. Wtedy jeszcze 100 zł kosztował w takim pięknym wydaniu, naprawdę. I tutaj mam coś takiego, thank you, Jarek. Bardzo. Mega pozytywna osoba. Mieliśmy okazję chwilę porozmawiać. Szacunek. No, będziecie mogli zobaczyć materiał z jego spotkania. Oczywiście u mnie. Mam też od Amy de Jong. Świetna historia. Akurat tu, w tym wypadku jest to od Nonstop Comics. I tutaj mamy oczywiście na myśli pozycję Dni Piasku. I tutaj mam o coś takiego pięknego też narysowanego. Świetne. No, i oczywiście pan Peters, mistrz też serii Mroczne miasta. Niesamowite, tam były problemy techniczne. Ja chyba o tym wspominałem, jeśli nie mówię to teraz, i niesamowity wykład wręcz tutaj poprowadził, i oczywiście z dedykacją dla mnie, oczywiście po francusku, ale proszę, mam też oczywiście. No i na koniec. Rozmawiali, tu mówiłem Wam o Bartku Sztyborze. Nasza żywa już teraz legenda, pracownik CD Projekt. Człowiek, który jako pierwszy dostał naszego takiego komiksowego trochę Oscara, czyli nagrodę Hugo, Hugo, jak to woli, za właśnie scenariusz do tego komiksu. I tutaj, no po prostu dla Jarka, wielka miłość. Mega sympatyczny człowiek. No z, którym się lubimy też troszeczkę nawet i prywatnie, bo kiedy mamy tam jakąś styczność, więc dziękuję Ci Bartku za tę to, to dedykację dla mnie. Więc to już tyle, to już definitywnie tyle z tego co patrzę. Gdyby coś mi jeszcze gdzieś umknęło, to Wam o tym wspomnę. Dziękuję Wam za obejrzenie tego długiego, jakby nie patrzeć, materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście Informacyjnie dla Was przypominam, że już niedługo pojawią się materiały z tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce. Przypominam, że wspólnie z Jarkiem Mondem nagrywaliśmy te tytuły, te tytuły, te spotkania. Jarek tam, gdzie było w namiocie, bliżej komiksów, było mu pod tym względem na pewno fajnie. Ja troszeczkę dalej musiałem biegać co chwilę do rotundy PKO Banku Polskiego, pierwszego chyba banku w ogóle, jaki został założony. Jeśli chodzi o PKO, i cóż, to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Oczywiście zachęcam do tego, abyście bardzo, bardzo mocno go skomentowali, polubili, udostępnili. Niech inni zobaczą, posłuchają przede wszystkim na sam przód, jak było fantastycznie na tym festiwalu. On przerósł moje oczekiwania, pomimo trzech dni. Kilkunastogodzinnej i wręcz bym podział pracy i zmęczenia. Jednak było warto tam być i to wszystko zrobić. No i oczywiście. Cóż, no, dziękuję wam. Dziękuję bardzo za, za to, że jesteście i czekajcie na materiały z komiksowej Warszawy 2024. Tymczasem ja mówię wam, cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.